Hejka wszystkim, witam Was w nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym filmikiem w tym roku, a więc szczęśliwego nowego roku! Przychodzę do Was z ulubieńcami ostatnich miesięcy, ponieważ trochę rzeczy się pozmieniało. Tutaj dość mało się udzielałam. Jeśli chcecie wiedzieć co u mnie, to ostatnio częściej można mnie zobaczyć właśnie na innych mediach społecznościowych, takich jak Snapchat czy Instagram. Także jeśli jeszcze mnie nie macie na Snapchacie albo Instagramie, to zapraszam. Także bez zbędnego gadania zaczynamy. Więc pierwszą kategorią będą kosmetyki. I takie rzeczy, które się, jak pewnie widzicie, u mnie zmieniły, więc zacznę od moich rzęs. Moje rzęsy są zrobione, doczepiane. Tak, zrobiłam sobie rzęsy. Wielu osobom mogą się nie spodobać, powiedzą, co to za fretki, jak się nazywają. Ja z tymi rzęsami czuję się super, są bardzo wygodne. Wyobraźcie sobie, że nie musicie codziennie malować rzęs. I zawsze są piękne, długie i pełne. Przede wszystkim właśnie chodzi o wygodę. Po drugie, bardzo ładnie wyglądają, przynajmniej mi się takie podobają. To są rzęsy robione metodą 2 do 8D. Przejdziemy teraz do następnego ulubieńca i są to maseczki. Ostatnio dostałam właśnie taką paczkę z L'Oreala. I jak ja maseczek nie robię, tak te mi się tak spodobały, że zaczęłam właśnie robić maseczki. Tutaj właśnie mamy... Mamy tutaj trzy maseczki, każda z nich ma inne działanie, a po maseczkach skóra jest taka bardzo mięciutka i delikatna, polecam. I ostatnią rzeczą, jeśli chodzi o kosmetycznych ulubieńców, jest rzecz, w której ja jestem zakochana, przysięgam. Jest to balsam do ciała, który tak naprawdę przypadkowo znalazł się w moich rękach, a było to tak, że po prostu mama dostała jakąś paczkę i tam właśnie były te kosmetyki, ja się tam, wiecie, zawsze jak jest coś nowego i to znajdę, to od razu tam patrzę, co tam jest w środku. No i co, otworzyłam, od razu zakochałam się w tym zapachu. To pachnie przecudownie, jest to zapach żurawiny z migdałem i do tego jest to mleczko do ciała perfumowane, a więc zapach utrzymuje się bardzo długo, jest bardzo intensywny. I co jeszcze jest genialne w tym maśle do ciała, to to, że ono bardzo szybko się wchłania. Teraz przejdę do kategorii biżuterii. Jak kiedyś nie zwracałam uwagi na biżuterię, tak teraz coraz bardziej mi się to podoba i coraz więcej tej biżuterii mam. Więc przede wszystkim, jak ja nigdy, znaczy kiedyś, ja uszy przebiłam chyba w podstawówce, potem bardzo długo nie nosiłam kolczyków i ostatnio coś mnie wzięło, ponieważ bardzo spodobały mi się takie kolczyki, jakie właśnie mam na sobie, czyli takie duże koła. Kupiłam takie w Rossmanie, były aż, słuchajcie, kosztowały 19,90 w Rossmanie, złote i czarne były właśnie w zestawie. Także jestem mega zadowolona. Dopełniają każdą stylizację i bardzo ładnie tak elegancko wyglądają. I jak mogliście już zauważyć, moimi kolejnymi ulubieńcami są tak zwane obroże. Wiele osób się z tego śmieje w internecie, natomiast mi się ten trend podoba, mi się chokery, bo tak się nazywają, podobają. Tutaj Wam pokażę wszystkie, które mam. Ten, który mam na sobie, kupiłam w F&F w Tesco i lubię go, dlatego że jest delikatny. Ma taki delikatny, czarny, skórzany pasek i tutaj jest właśnie taki element z takich diamencików ze złotem. I tak jak mówię, nie jest taki, wiecie, mocny i ciężki. Mam też taki właśnie zwyczajny czarny pasek, czyli zwyczajny choker. Natomiast tego rzadziej noszę, ponieważ jest taki dość ciężki, można powiedzieć. Następnie mam taki, który urzekł mnie właśnie tą koronką i wygląda to przepięknie na szyi. I on jest z H&M-u. No i oczywiście, nie, to nie jest sznurówka. To jest taki wiązany choker, który się wiąże na szyi z takimi tutaj złotymi elementami. Też go bardzo lubię. No jak widzicie, w mojej biżuterii króluje czerń i złoto. Teraz pokażę Wam moje ulubione spodnie. Ja tych spodni szukałam bardzo długo mi się podobały. Przypadkowo na nie wpadłam, bo po prostu chodziłam po wszystkich sklepach i ich szukałam, bo nie wiedziałam, gdzie takie mogę dostać. I w końcu na nie wpadłam. Są to takie czarne spodnie ala skórzane. Teraz są dość pognieciane, bo po prostu się pogniotły. Z New Looka. Do czego tych spodni nie założycie, to będzie dobrze wyglądało. Także mi się one bardzo podobają. I na pewno, jeśli mi się zniszczą, bo właśnie słyszałam, że mocno się przecierają te spodnie, to kupię sobie następną parę. Teraz przejdziemy do kategorii jedzenia, czyli coś, co ja kocham najbardziej. Mianowicie chodzi tutaj mi o słodycze. Te czekoladki z Lidora są to najlepsze praliny, jakie jadłam w moim życiu. Jedynym minusem tych czekoladek jest to, że one są po prostu drogie, takie opakowanie czekoladek. Nie wiem, ile ich tutaj jest w środku. Ale kosztuje 20 zł, aż 20 zł. Właśnie takie opakowanie. To mniejsze kosztuje 10, ale tam jest chyba 7 tych czekoladek. Angelika mnie poleciła.
i zgodzę się z nią, że są najlepsze na świecie. No i teraz drugą rzeczą, na którą wpadłam, tak naprawdę wzięłam ją, bo akurat zauważyłam i stwierdziłam, że tego jeszcze nie jadłam i wrzuciłam do koszyka i okazało się, że to była najlepsza moja decyzja, ponieważ znalazłam tą Milkę, te ciasteczka. One są przecudowne. Nie jadłam ich jeszcze na ciepło, właśnie muszę w końcu spróbować. Natomiast na zimno te ciasteczka są przepyszne, więc myślę, że ciepło będą jeszcze lepsze. Właśnie są tutaj z zewnątrz chrupiące, a w środku jest taka mięciutka warstwa. Jeszcze mam jednego takiego ulubieńca szkolnego, można powiedzieć. W tym roku postanowiłam w sumie nie prowadzić kalendarz, w którym będę zapisywała wszystkie moje sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi, zadania i tak dalej. I to się sprawdziło genialnie. Z tym kalendarzykiem się nie rozstaję. I wszystkim, którzy są niezorganizowani i zapominają o tym, co mają zrobić do szkoły, polecam właśnie takie coś sobie kupić. Dzięki niemu na pewno o niczym nie zapomnicie. Teraz przejdziemy do kategorii wydarzeń. W ostatnich miesiącach byłam na 2 studniówkach, na mojej i na studniówce Dominika. Moja studniówka była genialna i naprawdę nie spodziewałam się, że tak super wyjdzie. Szczerze mówiąc, byłam nawet do niej trochę negatywnie nastawiona, natomiast bawiłam się super. Wszystko idealnie się udało. Następnie byłam na studniówce Dominika. Tam też było super. Jedyne, co było średnie na tej studniówce, to to, że DJ grał głównie disco polo, a ja disco polo po prostu nienawidzę. W końcu poszłam do niego i powiedziałam, że zmienił swój repertuar. No i w końcu zaczął puszczać jakieś tam radiowe hity i tak dalej. No już było lepiej i w sumie wtedy zaczęłam się bawić i ciągle sobie tańczyłam. Jeśli wiecie, jeśli nie wiecie, byliście już na studniówce, to na studniówce tańczy się taki taniec jak belgijka. Jeśli nie wiecie, co to jest, piszcie sobie w internecie. Ja tutaj nie będę tego na pewno pokazywać, bo to się w ogóle tańczy więcej osób. Ale tak, stwierdziłam właśnie na studniówce Dominika, że pójdziemy tańczyć belgijkę, bo to jest fajny taniec, można się przy tym naskakać i tak dalej, i że będzie śmiesznie. No i wyciągnęłam go w sumie prawie siłą na ten barkiet, na środek do tego kółka. Zatańczyłam to z Dominikiem i chyba ta para przede mną nie ogarnęła za bardzo jeszcze, o co chodzi. Jakby ta dziewczyna od tego chłopaka nie odeszła i nie poszła do przodu. Natomiast kiedy ja się obróciłam, bo chciałam wrócić, to moje miejsce było już zajęte przez inną dziewczynę, która wiedziała, jak to się tańczy, no i tak właśnie zostałam wyrzucona i Dominik po całym tańcu mówi mi, a wiesz, jednak to jest super. No, tak jak mówiłam, fajnie, że sobie zatańczyłam tylko raz. Następnie przejdę do kategorii muzyki. Być może wiecie, być może nie. Ja muzyki nie słucham na co dzień, sama sobie jej nie puszczam, po prostu nie lubię. Tak mam. Natomiast ostatnio codziennie jeżdżę autem i znowu w aucie lubię, kiedy coś gra. Także właśnie 3 piosenki szczególnie wpadły mi w ucho. Pierwsza piosenka jest to Lordly. Następnie oczywiście wielki hit i chyba wszyscy to kochają, czyli Shape of You. Let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead, come on now, follow my lead. No i ostatnia piosenka to Would I Lie to You. Także to chyba wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszych ulubieńców. Mam nadzieję, że filmik Wam się podoba. Jeśli tak, to klikajcie łapki w górę, komentujcie. W ogóle słyszałam, że jest ostatnio wielki huk na dzwoneczek, także jeśli chcecie, żeby przechodziły Wam powiadomienia o moich filmikach, to klikajcie dzwoneczek. Planuję trochę więcej filmów dodać w najbliższym czasie, także warto, bo filmy będą naprawdę ciekawe. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. No. Pa, pa!